Przypominam, że styczeń, 24 rok, uroczo, nie pada, 12 stopni, samochodów od groma, czuć wiosnę w powietrzu. Widzę, że otwarte, wejdę, zobaczę. Nazwijmy ją, że skóra pękła. No właśnie, kto takie szukał? Orlando. Zbyt urodziwy młodzieniec, ale 2.0 diesel w automacie bez nawigacji. Zazwyczaj nawigację miały, jednak tym razem przyszedł klient do salonu Orlandów i mówi: poproszę wersję bez nawigacji. A sprzedawca mówi: kurwa, jak bez nawigacji? Wszyscy biorą z nawigacją. Ja, proszę pana, potrzebuję małe radyjko, bo w nocy duży ekstra ekran mnie roz... Tadeik szlachetny. Jakby za tysiaka dali. Jakby za tysiaka dali. Nie. Nie wziąłbyś? Nie. Spieniężyłbyś. Nie ma te się co, sam przyjdzie klient i powie: panie, brączkę cmok i psiedane, kolega. Tu skubany, jak się wykubełkował na brązowo. A sąsiad co tu odpierdziela? Automat, co ty powiesz, gdzie zagrodomierz? 5, 6, 7, 8, no. Manual. Ze mną będący widzu kupił Qashqai'a. No tu stanie zatrważający, ale urwał. Tego, którego kupił z przebiegiem 90 tysięcy, to Captiva. Nie wiem, kto pytał, cholera. No właśnie, tyle macie tyle mam tych pytań od was, że... No tu śmiesznie w tej Captivie jest. Tyle mam od was pytań, że nie wiem później komu odpowiedzieć. Musicie mnie bombardować telefonami. Hello. Widocznie w nocy lało, bo styczeń obfity. Fajna wersyjka, brudna jak świnia. Mężczyzna oczywiście klasycznie w panoramce. Takie zawieszenie u pana Romka adaptacyjne. Kiera w MC, zegary jak u pana Romka. Kiera niegrzana, head-up display. Można by się przyzwyczaić, ale... Już mam takie to na... Co mi drugie. Te rury bardziej wystają niż u pana Romka. U mnie są wyrównane. Dziwne to i podejrzane. Dziwne to i podejrzane, że rura wystaje. W GT Line pierwszy, nie ten. A na kołpaku skubany, nie uwierzę. Musi mieć alu w bagażniku. W GT Line 308. Też smuta, skurde. Ale czarne. Antracyty. Dwie rurki. Jak na kołpaku na boga. Pierwszy raz na kołpaku jest taki autowicy. Musi mieć w zapasie jakieś... Niechujeńki nie ma w zapasie, bo że ma podwódkę. Zapytam, czy to 2 litry, bo dla kogoś... Mamy wyszukać. Gdzieś tu się majster przed momentem kręcił. €16 w GT Line 1.5 dieslu. Szukamy 2-litrówki niestety. Ale co to za zaskoczenie z tym kołpokiem. Ale w GT Line. Może ma felgę pod budką, nie pytałem. Coś pytamy? Ta jest ładna taka, dobrze wygląda, poliftowa, nie ma parczowników z przodu, nie ma nawigacji, w automacie, w dieslu, siedzenie grzane, radio Becker z Mercedesa, dobra, to ostatnio to był żart,
Już tam. Czy niedawno kupiłeś lub może zamierzasz kupić używany samochód? A czy wiesz, że wiele z tych aut używanych jest powypadkowe i ma nieco zaniżony przebieg? Zgadnij, ilu sprzedawców powie ci naprawdę prawdziwą, szczerą, złotą prawdę o sprzedawanym przez siebie samochodzie. Czy jesteś pewien, że znasz historię uszkodzeń kupowanego przez siebie samochodu? Czy jesteś pewien, że auto przeszło wszystkie potrzebne przeglądy? Nigdy. Pamiętaj, ale to nigdy nie wsiadaj do auta, którego historii tak naprawdę nie znasz. Nie jesteś tej historii pewien. Zawsze sprawdzaj kupowane przez siebie auta w raportach Car Vertical. Pan Romek bardzo poleca, serdecznie, gorąco i ciepło. Robię to od lat. Pozdro 600 dla Was wszystkich. Zdrowia.